Co łączy Republikę Południowej Afryki z Poznaniem? Tu też świętowano 20 lat wolności tego kraju. Wszystko z inicjatywy konsula honorowego RPA w Poznaniu. To wydarzenie planowano już od dłuższego czasu. Wbrew pozorom związki Poznania z RPA nie są abstrakcją. Inwestuje już u nas kapitał z tamtego kraju, między innymi w firmy z branży handlu elektronicznego czy browary. Na Uniwersytecie Adama Mickiewicza można też uczyć się języka Afrikaans i działa u nas jedyny w Polsce konsulat honorowy RPA. Konsul Czesław Fiedler otrzymał dziś za zasługi statuetkę honorowego Hipolita.